Na cmentarzu w Dobrzejewicach znajduje się między innymi ten nagrobek Feliksa Rybickiego, który żył 23 lata i zginął śmiercią tragiczną od kuli niemieckiej w kwietniu 1918 roku. Zainteresował mnie ten napis ta inskrypcja, no i zacząłem drążyć i w efekcie pojawił się pomysł na audycję o Legionie Dobrzejewickim, Legionie Strażackim. Um. Jaka była geneza tej organizacji, w którym czasie ona funkcjonowała, to już wiemy, czasy I wojny światowej. A pierwsza wojna światowa no, stała się niebywałą, jak wielu Polaków to zauważyło, okazją, szansą na odzyskanie niepodległości. Z tego też powodu, że a, samą gminę Dobrzejewicy, jak i ziemię dobrzeńską zajęli Niemcy, no to oczywiste jest to, że jakieś represje, działania polegające na rekwirowaniu różnych materiałów potrzebnych do prowadzenia wojny, można było uznać za szykanę, która wymaga kontrakcji. I taka właśnie była geneza tego legionu, bo to właśnie okupanci niemieccy zburzyli w czasie I wojny światowej wieżę zbudowanego w 1893 roku kościoła w Dobrzejewicach. I z tego też powodu, proboszcz tego kościoła, tej parafii z Dobrzejewic, ksiądz Piotr Zajkowski, wystąpił z inicjatywą, oczywiście skierowaną w poufny sposób do strażaków, przede wszystkim strażaków lokalnych, miejscowych strażaków z Dobrzejewic i okolic, aby stworzyć taką właśnie organizację, którą nazwano Legionem Strażackim. Pierwotnie liczyła ona 17 członków. W jaki sposób działali? strażacy czy legion strażacki. Przede wszystkim zajmował się działalnością o charakterze dywersyjnym. Na czym to polegało? Na przykład na rozkręcaniu szyn kolejki wąskotorowej, więc podejmowano takie działania, aby uprzykrzyć, utrudnić życie Niemcom. Inną podobną formą działalności było spalenie dwóch drewnianych mostków tejże kolejki wąskoterowej, Przecinano linie telegrafu, telefonu, rozlepiano afisze o sytuacji na wojnie, o powstającym w różnych miejscach, przede wszystkim we Francji, wojsku polskim, o sprzeciwianiu się dostawom płodów rolnych, właśnie tych rekwirowanych przez okupanta, bydła, koni i żywności dla armii niemieckiej. W 1917 roku ukryte zostały przez członków legionu dzwony kościelne, które były zamierzane przez okupantów jako materiał do przetopienia na cele militarne. Więc udało się je uchronić. Ale tylko na krótko, ponieważ Niemcy zagrozili rozstrzelaniem proboszcza i czterech parafian, więc dzwony się oczywiście odnalazły. Ale proszę zwrócić uwagę na sposób myślenia Polaków. taki bardzo inteligentne działanie, aby Niemcy jak najmniej korzyści mogli osiągnąć z okupacji tego obszaru. Transferowano, przemieszczano ludzi, konie, amunicję przez kordon graniczny na drwęcy, m.in. pod młyńcem Nową Wsią do Królestwa Polskiego. Jednym z ciekawszych elementów działalności Legionu Strażackiego był atak na konwój 12 wagonów z bronią, amunicją, żywnością, kocami, plecakami, który odbył się w sierpniu 1918 roku. Zdobycz została przekazana polskiej organizacji wojskowej w Lipnie, a Niemcy z tego konwoju rozbrojeni zostali przepędzeni do Lubicza. I wreszcie na przełomie 1918-19 roku, ze współpracy ze strażakami z Grębocina, dokonano ataku na około 60 niemców, którzy przebywali na kuracji w Lazarecie w Lubiczu, dokonując ich rozbrojenia. Samodzielnie Legion działał do początku 1917 roku. W tym czasie. Podporządkował się Polskiej Organizacji Wojskowej, o czym wspominałem i, i dowódcom a, Legionu został wysłany, przesłany na ten teren podporucznik Kazimierz Trzaskalski. Łączniczką tego oddziału była Leokadia Lamparska, nauczycielka w cywilu, ale to ona właśnie otrzymywała łączność z Polską Organizacją Wojskową w Lipnie. Bez pomocy lokalnych społeczności, zwłaszcza ziemiańskiej, nie byłoby tak skutecznej działalności i stąd między innymi o tych ziemianach, Którzy pomagali na wiele różnych sposobów członkom legionu należy wspomnieć. W czasie działań niemieckich, które oczywiście przecież występowały, no bo to nie może być tak, że jedna polska strona dokonuje różnych aktów dywersji, a Niemcy siedzą założonymi rękoma. No tak nie było i w czasie właśnie takiej kontrakcji wiosną 1918 roku zginął m.in. Felix Rybicki. W czasie innej potyczki, na przełomie 1918-19, zginął również dowódca legionu Kazimierz Trzaskalski. Eee, no i w efekcie w ten sposób kończy się działalność legionu, upamiętniona między innymi właśnie pochówkami i Trzaskalskiego i Rybickiego na cmentarzu w Dobrzejewicach, bo to właśnie nagrobek Trzaskalskiego. Dziękuję za uwagę.